W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny 2019 na 2020. Kolejny rok szkolny to kolejne wyzwania. W tym roku dwie kolejne pierwsze klasy liceum ogólnokształcącego otwieramy, w których to będą się uczyć zarówno piłkarze, jak i siatkarki, tenisiści, tenisistki oraz pływacy. Także nowa dyscyplina, która mamy nadzieję doprowadzi do dalszego i kontynuacji rozwoju naszej szkoły. Również w dniu dzisiejszym powitaliśmy pierwszoklasistów, powitaliśmy nowych czwartoklasistów. Także na dzień dzisiejszy nasza szkoła to pierwsza, druga klasa szkoły podstawowej, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dwie klasy licealne, dwie klasy pierwsze liceum i jedna klasa druga liceum. Myślę, że nie tylko dla miasta Jarosławia, ale dla całej ziemi jarosławskiej to wielka nobilitacja, że mamy taką szkołę na naszym terenie, a dla mnie to duża satysfakcja, że też możemy w miarę swoich możliwości tą szkołę wspierać. Cieszę się, że mogłem dzisiaj uczestniczyć w rozpoczęciu nowego roku szkolnego w Jarosławskiej Szkole Mistrzostwa Sportowego. To placówka wyjątkowa i szczególna. To placówka, która nobilituje całą ziemię jarosławską, bo przecież nie we wszystkich ośrodkach miejskich, nawet większych jak Jarosław, funkcjonują szkoły mistrzostwa sportowego. Ja się bardzo cieszę sukcesem tej szkoły, sukcesem uczniów, ale i też sukcesem całej kadry, która pozwala swoją pracą pozwala osiągać tak wielkie sukcesy. Młodej w końcu placówce, bo to dopiero 5 lat działalności. Bardzo się cieszę, że oprócz szkoły podstawowej udało się również uruchomić szkołę średnią. Dzisiaj to już drugi rocznik tej szkoły średniej, piękny nabór do pierwszej klasy szkoły średniej. No i oczywiście przekłada się to na rozwój całego powiatu, sportu na terenie powiatu, więc bardzo się cieszymy, że też i piłka nożna, piłka ręczna, Superliga w tenisie stołowym, no i teraz jeszcze jeden sukces, Superliga w piłce ręcznej. Dlatego cieszy nas to wszystko, że między innymi do tych dużych sukcesów sportu na terenie ziemi jarosławskiej przekłada się również Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Wykorzystując tę okazję, że mamy rozpoczęcie nowego roku szkolnego, życzę tym wszystkim, którzy chodzą do tej szkoły, żeby te sukcesy były ich udziałem w najbliższym roku szkolnym, ale też życzę wychowawcom i trenerom, żeby te sukcesy w ślad za sukcesami sportowymi szły również te sukcesy dydaktyczne, bo przecież wiemy, że w tej szkole mamy wyjątkową młodzież, nie tylko uzdolnioną sportowo, ale również bardzo, bardzo zdolną, więc myślę, że i w olimpiadach przedmiotowych też te sukcesy tą szkołę czekają. Rozwijamy się, ale dlatego się rozwijamy, bo na swojej drodze trafiamy, to jest szczęście, na bardzo życzliwych ludzi. Tutaj mowa o księdzu Surowcu, kiedy 22 lata temu rozpoczęliśmy historię z tenisem stołowym i ta historia trwa do dnia dzisiejszego. Bardzo dziękuję przeksiędza, że sport nas połączył i ksiądz jest z nami od 20 lat. Bardzo dziękuję, że starosta jarosławski, i to starosta wspomniał, bo pamięć mam bardzo dobrą, 5 lat temu, kiedy przyszliśmy do starosty. Na początku, wiadomo, każdy ma obawy, ale po rozmowach, które nie trwały dosyć długo, starosta również nam zaufał i z tego miejsca również bardzo dziękuję, że starosta jarosławski docenił to, że w tak ciasnym i ścisłej materii, jaką jest szkoła, że jest jeszcze miejsca na taką szkołę jak Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Bardzo dziękuję z tego miejsca. Ludzie najsilniejsi to są ludzie silnego ducha. I tego wam przede wszystkim życzę. Abyście byli blisko Pana Boga, czyli mieli dobre relacje modlitewne. Życzę, żebyście byli wielkiego serca i wielkiego ducha. Jeżeli to się połączy wszystko, to wtedy jesteśmy prawdziwymi bohaterami i zwycięzcami. Takich pięknych zwycięstw na bazie ducha życzę wszystkim i nauczycielom, trenerom, dyrekcji oczywiście i wychowawcom. Wszystkim życzę szczęść Boże. Zaczynamy szczególny rok szkolny w mieście, które tak naprawdę ma szczególne ambicje być miastem nowoczesnej edukacji, nowoczesnego szkolnictwa. I myślę, że możemy bez kozery powiedzieć, że ten projekt Szkoła Mistrzostwa Sportowego sprawdził się, tak? I w tej chwili rozwija się już coraz piękniej, stanowiąc taki jasny punkt na mapie jednostek edukacyjnych naszego miasta. Tak, nowy sport w Polsce, od 2 lat rozwijany stale, w tym momencie około 20 paru stołów w całej Polsce, na Podkarpaciu jest jeden obecnie w klubie Wólczanka Wólka Pełkińska. Sport oparty na piłce nożnej i tenisie stołowym, gramy na stole, który widać za mną w tle. Jest to stół podobny do tego, który używają zawodnicy w tenisie stołowym, tylko jest on zakrzywiony na końcach i rozgrywka przy nim
różni się, tak, bo używamy różnych części ciała. W imieniu Techball Polska serdecznie zapraszam na turniej 22 września, który odbędzie się w Jarosławiu pod patronatem starosty. Jest to pierwszy turniej na Podkarpaciu, nowy region, coraz więcej sympatyków też z tego rejonu, także na pewno rozgrywka będzie emocjonująca, przyjadą licencjonowani światowi sędziowie. Z tego miejsca serdecznie zapraszam wszystkie drużyny, wszystkich chętnych do odwiedzenia strony powiatu jarosławskiego, jak i Facebooka. Będą to informacje na temat właśnie zgłoszeń do turnieju. Zapraszamy, bo jest to coś nowego, coś fajnego, co łączy dwie dyscypliny, dyscyplinę piłkę nożną z tenisem stołowym. Myślę, że ten rok przyniesie kolejne fajne sukcesy sportowe, dobrze zdane egzaminy sprawdzianu ósmoklasisty, kolejnych laureatów w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych, bo pamiętajmy o tym, że nauka jest najważniejsza, ponieważ my dbamy o to, aby spełnić marzenia tych dzieci. Chcemy, aby jak najwięcej z nich doszło do zawodowego poziomu sportowego, ale nie możemy zapomnieć, że główną naszą dewizą jest wychowanie ich przez sport i przygotowanie do dalszego etapu kształcenia.